Cześć wszystkim. Po pierwsze, dziękuję Wam, że pomimo tak wczesnej pory zdecydowaliście się przyjść tutaj na tą konferencję z samego rana, no i że wybraliście tą salę. Ja nazywam się Marcin Milewicz i na co dzień pracuję jako Principal Developer, Frontend Architekt w firmie Ksebia. I dzisiaj chciałbym się podzielić troszeczkę moimi spostrzeżeniami, a troszeczkę moim doświadczeniem z pracy Frontend Architekta. Dzisiejszy temat: pragmatyczna architektura. Co to właściwie jest? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, o czym dzisiaj nie powiemy. To nie będzie typowo prezentacja techniczna, nie będziemy wchodzić w szczegóły implementacyjne, w szczegóły taktyczne, w projektowanie taktyczne, ale porozmawiamy, jak projektować architekturę z takiego pierwszego punktu frontend architekta, kiedy przychodzi nowy projekt i trzeba to wszystko zaplanować, albo kiedy przychodzi do nas stary projekt, gdzie okazuje się, że coś jest nie tak, i trzeba od nowa przedefiniować tą architekturę. I dzisiaj właśnie w taką podróż chciałbym Was zabrać i przeprowadzić przez niektóre przypadki decyzje. W ogóle dzisiejszy taki temat przewodni to będą decyzje. Cała taka architektura decyzji, bo dla mnie przede wszystkim architektura to jest zbiór decyzji. Pewnie w takiej liczbie osób, jakiej tutaj siedzimy, mielibyśmy tyle dokładnie definicji, czym jest architektura frontendowa. Bo to jest temat tak bardzo płynny, że każdy ma swoją definicję. Ja nawet pokusiłbym się o to, że mógłbym wyprowadzić taki śmieszny wzór na to, ale o tym Wam powiem na samym końcu. A teraz chciałbym, żebyśmy wszyscy sprowadzili się jakby do jednej definicji, żebyśmy mogli zacząć tą podróż z tego samego punktu. I ja tutaj się odwołam nie do swojej definicji, tylko do takiej definicji, która mi się jakby najbardziej podoba z tego ogromu wszelkich definicji. Definicja ta została skomponowana, napisana przez pana Simona Browna w jego publikacji, w książce Software Architecture for Developers. I on tam dzieli architekturę na takie poszczególne punkty, zbiory. Po pierwsze wspomina o Enterprise Architecture, czyli o takiej architekturze bardzo wysokopoziomowej. O takiej architekturze, o której tutaj w ogóle nie będziemy mówić, czyli powiedzmy, jeżeli mamy duży bank, duże przedsiębiorstwo i te przedsiębiorstwo współdziała w procesach biznesowych z innymi przedsiębiorstwami. Na przykład bank ma tak, że każda transakcja bankowa musi jeszcze przechodzić przez kolaterala jakiegoś wyższego. I wtedy to już ta architektura się zazębia razem z innymi zupełnie wielkimi systemami. O takim czymś nie będziemy mówić. Ale kolejnymi rzeczami, definicjami architektur, o którym pan Simon Brown mówi, są to tak zwana architektura aplikacji, czyli taka architektura, która jest chyba najbardziej bliska nam. To jest właśnie wszelkie zabiegi taktyczne, wszelkie wzorce projektowe, wszelka strukturyzacja katalogów, wszelki layering, to jak dobierzemy sobie zasady projektowe, dobierzemy sobie wzorce, którymi deweloperzy będą się kierować, to jak się nawet komunikują ze sobą deweloperzy, to jest właśnie architektura aplikacji. Następnie mówi o czymś takim jak architekturze systemu. Architektura systemu to już, jak sama nazwa mówi, musimy mieć jakiś system. Więc tutaj frontend, wiadomo, musi się komunikować z jakimś backendem. W jakiej formie ten backend będzie, nieważne, ale zawsze jest jakiś interfejs komunikacyjny. I tutaj, czy to będą normalna komunikacja soketowa, czy to będą nakładki typu REST czy GraphQL, nieważne. Ważne jest to, jak tutaj ujmujemy cały system razem. I wtedy nazywamy to architekturą systemową. Ale co najciekawsze, Simon Brown wyróżnia coś takiego jak software architecture i definiuje to w bardzo prosty sposób, że jest to architektura systemowa plus architektura aplikacji. Czyli tak naprawdę wszystko razem wzięte. Bo tak naprawdę nie ma sensu rozmawiać o architekturze, jeżeli rozmawiamy tylko i wyłącznie o wycinku. Nie ma sensu i w pracy frontend architekta, czy w ogóle w pracy architekta aplikacyjnego rozmawiać o najlepszych praktykach, o wzorcach, jeżeli nie rozmawia się o biznesie, ponieważ nie ma czegoś takiego jak idealna architektura, ale jest coś takiego jak dobra architektura, która jest skrojona pod biznes,
Ale żeby wiedzieć, jak to kroić pod ten biznes, to musimy się kierować jakimiś wyznacznikami. Każdy z nas na pewno był w projekcie, w którym zauważył, że coś jest nie tak. I myślał sobie, kurczę, na pewno lepiej bym to zrobił. No przecież ta decyzja, to jest oczywiste, że tutaj się nie sprawdza. Gdybym ja tu pracował 3 lata temu, to przecież w życiu nikt nie podjąłby takiej decyzji, nie doprowadziłbym do tego. Wszystko byłoby lepiej. Zwykle jeszcze myślimy sobie, bywamy na różnych konferencjach, na przykład taka jak tu, słuchamy o różnych nowinkach technicznych i sobie myślimy, czemu te nowinki techniczne wszędzie są tak opowiadane, jest tyle pozytywów, ale u nas w projekcie tego nie ma. Gdybyśmy zaczynali nowy projekt, na pewno by się to wszystko wdrożyło. I trochę to tak wygląda, że jeździmy po konferencjach, znamy bardzo słynne książki, Clean Architecture od Roberta Martina, oczywiście Clean Code, przeczytaliśmy DDD od Evansa i od Vernona, wiemy jak to implementować. Posłuchaliśmy wiele prezentacji o tym, że tak naprawdę architektura frontendowa nie różni się tak bardzo dużo od architektury backendowej, jeśli chodzi o wzorce i można na frontendzie te wszystkie zasady DDD też implementować. Co stoi na przeszkodzie, żebyśmy właśnie implementowali w naszym projekcie? Obejrzeliśmy wiele materiałów o toolingu, na przykład o NX Workspace, jak świetnie wspomaga nam cały development w JavaScriptie, w TypeScriptie, gdzie też adresuje różne problemy architekturalne, z którymi my przecież się mierzymy. Co stoi na przeszkodzie, żeby wziąć to wszystko, użyć? Oczywiście nowy projekt to także najnowsze technologie. Jesteśmy frontendowcami, jakby nie było, chcemy mieć jakiegoś storybooka. Chcielibyśmy to wszystko ładnie tak popokazywać, żeby pokazywać klientom te nasze komponenciki piękne, tak jak to na prezentacji speakerzy nam pokazują i widzimy, jakie są zalety. Oczywiście chcemy dbać, aby nasza aplikacja też była dobra, niezawodna. Oczywiście testy. Niejednokrotnie słyszeliśmy o piramidzie testów, o pucharze testów. Więc wiemy, że unity to takie minimum i musimy mieć pokrycie najlepiej pod 100%. Ale oczywiście na frontendzie ważne są integracyjne testy, end-to-endy. Też zakładamy, że jak będzie nowy projekt, to musi być to wszystko. A najlepiej, żeby nie wchodził ani kawałek kodu na nasze branche wyższe niż develop, bez pełnego otestowania. I chcemy użyć tych najnowszych technologii, Playwrighta, Cypressa, Jesta, bo czemu by nie? I tak jak tutaj już widzę po waszych uśmiechach, brzmi jakby to wszystko miało się nie udać. I zazwyczaj tak jest. Ale uwaga, to też nie jest tak do końca, że to jest przepis, dokładny przepis, żeby się coś nie udało. Bo jest na pewno wizja takiego utopijnego świata systemu, gdzie to wszystko razem ze sobą współdziała i współdziała dobrze, bo to są dobre narzędzia. Te narzędzia naprawdę mają bardzo wiele zalet. Tylko jest jeden problem, że zazwyczaj, żeby wykrzesać wszystkie zalety z tych narzędzi, musimy mieć nieograniczony budżet, nieograniczony czas i klienta, który bardzo jest szczęśliwy z tego, że może nam płacić właśnie nieograniczenie, żebyśmy to wszystko wprowadzali i najlepiej jeszcze jakby nam dał tak z 20 lat, żebyśmy mogli sobie ten idealny system przygotować. Świat jest troszeczkę inny. Takie podejście ja nazywam hype-driven development, kiedy my o czymś nowym usłyszymy i koniecznie to jest nasz wyznacznik, że musi być to w naszym projekcie. I w drugą stronę, jeżeli usłyszymy, że coś jest już stare, nieatrakcyjne, nie jest już takie sexy, my nie chcemy tego mieć, tak? Bo później pójdziemy z innymi kolegami z innych firm na piwo, będziemy opowiadać, jaką technologię mamy i będzie nam troszeczkę wstyd. I troszeczkę ten nasz mózg kieruje nas w tą stronę, aby jednak nie było nam wstyd, żeby wybrać te najnowsze technologie. Niestety nie godzi się to z czymś takim jak pragmatyczna architektura. Pragmatyczna architektura dla mnie jest to taka architektura, gdzie najważniejszym czynnikiem jest pragmatyzm. Pragmatyzm, ja definiuję dla siebie pragmatyzm jako coś,
coś jest pragmatyczne wtedy, kiedy będzie według mojej najlepszej wiedzy na ten moment dawało największą praktyczną korzyść tu i teraz. Nie za 2-3 lata, nie poprzez dywagacje akademickie, że dany framework może teraz się, warto w niego zainwestować dużo pieniędzy na naukę, na pisanie boilerplate'u, ale na pewno za 5 lat to się opłaci. Nie, to nie jest pragmatyzm, to może być prawda, ale to nie jest pragmatyzm. Pragmatyzm to jest dostarczanie oprogramowania szytego na miarę tu i teraz. Czyli jak klient chce mieć małe MVP, to my mu dostarczamy małe MVP technologiami, które pozwalają dostarczać małe MVP. Przy takim projektowaniu zawsze musimy sobie jedną rzecz mieć w głowie na pierwszym miejscu. Jesteśmy frontend deweloperami, frontend architektami i my projektujemy architekturę pod frontend, pod aplikację, która działa w przeglądarce. Nie pod żadną inną. I po pierwsze, owszem, możemy bardzo wiele wzorców, podejść, technik adoptować ze świata backendowego, gdzie to przez wiele, wiele lat mogło dojrzeć i się wytworzyć, ale jednak taka myśl, że to, co jak my to zaadaptujemy u siebie, to musi się też sprawdzić w tej przeglądarce. Mówi się, kiedyś tak się mówiło, że frontend to jest tylko wyświetlanie danych i rzeczywiście kiedyś tak było. Teraz dalej można tak powiedzieć, ale już raczej w większości przypadkach nie jest to prawda. Bo spójrzmy na, pewnie większość z Was doskonale zna taką aplikację jak Figma albo Adobe Photoshop wersja webowa. To te aplikacje to też jest frontend. Pisany poprzez, nie pisany w JS-ie, pisany w WebAssembly, ale to też jest frontend. I takie mamy dzisiejsze realia. Te nasze aplikacje coraz bardziej obciekają domeną biznesową. Nawet jeżeli, ja mam w projekcie, którym teraz pracuję, jeden z wielu modułów, moduł learningowy. I ten moduł learningowy, owszem, dostaje pytania, co wyświetla użytkownikowi z backendu. Owszem, waliduje odpowiedzi waliduje z backendem. Ale jednak to frontend musi być świadomy, że czy to pytanie jest, nie wiem, ma wiele odpowiedzi, czy jedną odpowiedź, czy na pytanie jest nieograniczony czas, czy jest ograniczony czas. To wszystko jest rzecz domenowa, biznesowa. Dlaczego? Dlatego, że to biznes koniec końców przychodzi i mówi, ja chciałbym, żeby użytkownik miał maksymalnie 15 sekund na odpowiedź. Dlatego, bo jakieś tam badania udowodniły, że do 15 sekund dany test rozwiązuje się bardziej naturalnie. To już jest rzecz, decyzja biznesowa i my to przelewamy na frontend. To znaczy, że my jako frontend deweloperzy nigdy nie myślmy już o naszej pracy, że to jest tylko wyświetlanie danych. To jest przede wszystkim współpraca z biznesem i przelewanie biznesu dla dobrych doświadczeń użytkownika. Pierwszą rzeczą, dlatego zawsze dla frontend architektów, kiedy dochodzi do tego etapu, kiedy mam zaproponować jakieś rozwiązanie albo zwalidować istniejące, to jest zebranie functional requirementsów, wymagań funkcjonalnych, które mogą być bardzo różne, ale są bardzo ważne z punktu widzenia w ogóle startu. Dane. Dane są niezwykle ważne. Niezwykle ważne jest, żeby sobie zadać pytanie i zadać właściwie pytanie dla biznesu. Jak użytkownik w naszej aplikacji zarządza danymi? No bo jest bardzo duża różnica, czy jest to system bankowy, taki na przykład tylko z raportami, gdzie mamy bardzo wiele danych, które tylko i wyłącznie wyświetla, użytkownik wyświetla, nie wprowadza nic, tylko pracuje na analityce tych danych. I teraz tutaj też pytanie, czy te dane się zmieniają często, czy się nie zmieniają często. Już czujemy, że nawet to, jeżeli zadamy dla biznesu takie pytanie, czy dane zmieniają się często i ta odpowiedź będzie tak, mogą się zmieniać, nie wiem, co
co parę sekund, albo no, zmieniają się trzy razy na dobę, bo na przykład trzy razy na dobę idzie rekalkulacja odnośnie funduszy i wydatków na fundusze światowe i wtedy można odsetki czy ten zarobek użytkownikom przekalkulować. Albo ktoś powie, że dane się tylko raz na miesiąc zmieniają. I już tutaj jest bardzo duży wkład do tego, jaką my technologię do wyświetlania tych danych możemy wybrać. Jak my podejdziemy na przykład do sortowania tych danych. Czy my chcemy sortować to wszystko na frontendzie czy na backendzie? Jeżeli mówię o sortowaniu na frontendzie i pobieraniu dużych danych, to się wydaje takie irracjonalne, bo raczej normą jest, że w wielu systemach mamy paging i zaciągamy sobie poszczególne strony z danymi. Ale ja pracowałem w jednym systemie bankowym, gdzie wyszło wymaganie od klienta, niestety wyszło po czasie, a nie wcześniej, że klient po prostu chce mieć wszystkie dane na frontendzie od razu. I tych danych, to nie były takie super duże dane, ale to były dane, tak powiedzmy, po, nie wiem, 150-200 tysięcy rekordów. I to już jest na przykład problem dla większości bibliotek z tabelkami, które mogą to wyświetlić, bo mogą tego nie ogarnąć. To jest też problem dla pamięci niektórych przeglądarek, bo te dane wszystkie leżą w ramie. A jeżeli frontend developer już jeszcze źle to wszystko przetworzy, to on za każdym razem multiplikuje te dane w ramie. Ale my takich decyzji już tych technicznych na końcu nie będziemy wiedzieć, czy one są dobre, jeżeli nie zadamy pytania. Kiedy, ile te dane się zmieniają. Podobnie z rzeczami, jakie mamy punkty integracyjne do API, to też od razu trzeba zadać, no bo to w tym momencie nam powie, czy jakie my musimy security robić na frontendzie, co my będziemy odpytywać, czy my mamy API Gateway, czy nie mamy API Gatewaya i będziemy na przykład do kilkunastu serwisów wołać w różnych miejscach. Czy nasz frontend będzie razem z mikroserwisami leżał przed jedną bramką, czy nie będzie leżał? Wtedy już jest inna komunikacja, czy to będzie po lokalnej sieci, czy po zewnętrznej. To też już będzie determinowało resztę takich konkretnych użyć już implementacyjnych. I oczywiście jakie są interakcje użytkownika, tak? Czy to ma być aplikacja, która ma mieć first offline, że użytkownik ją najczęściej jednak może ją użytkować w metrze, czyli wszelkie news readery. No słabo by było, gdyby użytkownik, który jedzie metrem, nie mógł na przykład poczytać sobie najnowszych wiadomości, bo zwykle aplikacje takie są właśnie potworzone pod to, żeby użytkownik, który jedzie jakąś komunikacją, gdzie może nie być tego internetu, mógł sobie przeczytać. Więc wtedy już od razu wiemy, że jeżeli cały biznes polega na tym, że coś jest takiego, że musi być to offline'owe, no to my też projektujemy, dobieramy technologię pod coś takiego. Ale jeżeli nie musi być to offline'owe, no to my już w tym momencie nie decydujemy się, może się nie decydujemy, bo to też nie jest od razu, to nam nie będzie to wyznaczało, ale może się nie zdecydujemy na przykład na PWA, bo może się okazać, że to jest niepotrzebny koszt, tak? A klient nie chce za to płacić, skoro tego nie potrzebuje. Zwykle mamy taką tendencję, że chcielibyśmy na samym początku szczególnie dać jak najwięcej dobrych rzeczy dla klienta. Niekoniecznie klient tego wszystkiego potrzebuje. I co gorsze, my przez to, że bardzo chcemy dać tych dużo dobrych rzeczy, możemy ominąć to, co jest ważne. Dzisiaj chciałbym Wam podać ogólnie 8 takich rad i to są dwie pierwsze. Zawsze spróbujmy zrozumieć biznes na troszeczkę wyższym levelu niż to, co projektujemy. To też jest nawiązanie do tego, żeby rozmawiać z biznesem. Mój przykład z ostatnich takich konsultacji architektonicznych. Tam chodziło o zaproponowanie technologii, łącznie nawet z wyborem frameworka, bazując na tym, co już mamy. I to był taki system, który już miał parę aplikacji, takich starszych, między innymi aplikacja napisana w Perlu, Monolith, aplikacja w .NET MVC, Monolith, aplikacja w Angularze SPA, które już są gotowe, plus
My mieliśmy, już jedną zaczęliśmy jako firma robić aplikację w Angularze i oni chcieli jakby, żebyśmy do tego dobudowali cały portal, który będzie integrował to wszystkie te aplikacje, które już są, plus jeszcze dorobić do tego jedną aplikację. No i tak rozmawialiśmy, no i okej, no mamy nową aplikację, tamte stare aplikacje, tak, no to no nie rozważamy, no bo nie będziemy przecież w Perlu pisać wszystkiego, tak, no to raczej zakładamy, że robimy jakieś tam mikro frontendy, stare aplikacje, tą perlową .NET MVC ukrywamy za mikrofrontendami, ale robimy to tak, że w przyszłości mogą one zostać przepisane, a te nowe już, jak jest ta nowa wystartowała w Angularze, no to pewnie ta jeszcze kolejna nowa też będzie w Angularze, no i ten portal też w Angularze. Nie chcemy mieszać technologii. To się wydawało najbardziej oczywiste. Ale jak zaczęliśmy więcej rozmawiać, i pytać większej ilości osób, aż dożyliśmy do CTO, to się okazało, że ta firma miała już kupioną jeszcze kolejną aplikację, o której na przykład nie wiedziały osoby, z którymi wcześniej się kontaktowaliśmy tam na mniejszym szczeblu, i że ta firma kupiła nawet coś a la design system w Reakcie. Oraz, że na rynku, gdzie ta firma działała, jest pełno React deweloperów i oni są w stanie ich zatrudnić, a raczej Angular deweloperów nie są w stanie zatrudnić. I tu taka i nagle ta decyzja zupełnie się odmieniła. Tylko dlatego, że porozmawialiśmy jeszcze głębiej z biznesem, takim jeszcze wyższym biznesem, czyli już CTO całej firmy, gdzie ten projekt to był jeden z takich, to była ogromna firma, więc ten projekt to był taki jeden z mniejszych projektów. I dzięki temu, że rozmawialiśmy, no wyszedł koniec końców sukces, bo wzięliśmy ten projekt, dostaliśmy ten projekt jako firma, robimy ten portal, tylko w innej technologii, niż na początku to mogło sugerować. Zawsze pytajcie o backlog. To też jest... Jeśli wy na przykład czegoś potrzebujecie, prawda, macie jakąś swoją potrzebę, to zazwyczaj to, co jest dla was najważniejsze, komunikujecie od razu. I podobnie jest w wytwarzaniu oprogramowania. To zazwyczaj klient będzie wiedział to, co jest najważniejsze dla niego i będzie to komunikował od razu. Jeżeli nie będzie umiał komunikować wam, to prawdopodobnie będzie miał to zapisane w backlogu. Bo co z tego, że wy zaproponujecie rozwiązanie, które zwróci się po 2 latach, skoro może się okazać, że w backlogu są zupełnie sprzeczne punkty niż te rozwiązanie, które wy zaproponujecie, które jest z waszego punktu widzenia dobre, zwróci się po 2 latach, jeżeli to jest zupełnie sprzeczne. Czyli taki przykład, że wy chcecie wprowadzić coś, co jest rzeczywiście takie solidne, dobrze wspierane, na pewno będzie to dobrą technologią, nie wiem, tutaj dobrze otestowane. Jak w backlogu będzie, że to jest na przykład MVP, które po miesiącu zostaje zapomniane. I też pracowałem w takim projekcie, gdzie celem było zrobienie aplikacji w 4 tygodnie. W 4 tygodnie. Nie w 4 tygodnie i 1 dzień. To już odpadało. Odpadało kosztem tego, że nie będzie finansowania. Musiało być 4 tygodnie. Ile zostanie zrobione, tyle zostanie zrobione. Plus nikt nie będzie już później tego utrzymywał. Nikt. I tutaj zbiór decyzji projektowych do takiego rozwiązania jest zupełnie inny niż do każdego innego. Ale to też można się dowiedzieć, jak się zapytamy o ten backlog. Kolejną rzeczą są atrybuty jakościowe. I przy atrybutach jakościowych, ile tylko można, powinno się kwantyfikować. Czyli próbować przelewać rozmowę na liczby. Oczywiście nie da się wszystkiego kwantyfikować, nie da się... Nawet to, co się da kwantyfikować, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy my to dobrze kwantyfikujemy, ale lepiej spróbować, niż w ogóle to porzucić. Najprostszy przykład. Mierzalność testów. Czy coverage jest dobrą mierzalnością? No długo by o tym rozmawiać i koniec końców pewnie by wyszło, że no raczej nie jest dobrą mierzalnością. Ale mimo wszystko lepiej mierzyć ten coverage jakkolwiek,
niż w ogóle go nie mierzyć. No bo jeżeli mamy, nie wiem, pokrycie 80%, no to one nam nie mówi, czy rzeczywiście to pokrycie jest jakieś tam czy super, czy deweloperzy troszeczkę oszukiwali i tak sztucznie to robili te pokrycie. No ale na pewno pokrycie 80% jest lepsze niż pokrycie 0%, czyli jak nie ma ani jednego testu. Ale to oczywiście wszystko też zależy od tego, czy klient tego chce. Ja mam taki przykład odnośnie tych atrybutów jakościowych i podejścia projektowego. Wyobraźmy sobie, że chcemy kupić samochód. Samochód taki naszych marzeń. No i pewnie chcielibyśmy, aby on był szybki, wygodny, bezpieczny, ładowny, żeby się nie psuł. Zgodzimy się, prawda? No raczej jakby kto, nie idziecie, nie wiem, do osoby, od której kupujecie, do salonu i nie mówicie, no ja bym poprosił taki, nie wiem, taki półbezpieczny samochód, niech będzie wolny, najlepiej, żeby miał mały bagażnik, bo no co prawda mam dużo rzeczy zazwyczaj do pakowania, ale wolę, żeby miał gorszą ładowność. No nie, to nie, nigdy tak nie ma. No i identycznie jest też w software developmentie. Nigdy tak nie będzie, że jeżeli pójdziemy do klienta to i się zapytamy go, kliencie, czy chcesz, żeby twoja aplikacja była nieprzetestowana i przez to w ogóle mało bezpieczna. Czy kliencie chcesz, żeby time to market był bardzo długi, żeby każdą zmianę wprowadzać bardzo długo? No nie, no żaden klient powie, że nie chce. Więc taka narracja i to działa zupełnie też w drugą stronę. Każdy, jeżeli klient do nas przyjdzie, no to ten klient będzie mówił, że chciałby mieć jak najlepszą aplikację. No i okej, my możemy mu to zapewnić. Ale nawiązując jeszcze do tego samochodu, wyobraźmy sobie, mamy budżet, nie wiem, 30 tysięcy i chcemy mieć najlepszy samochód. No to z budżetem 30 tysięcy, jakkolwiek nie mielibyśmy dobrych intencji i jakkolwiek byśmy się nie nagimnastykowali, to nie pójdziemy do salonu Mercedesa i nie weźmiemy auta za 500 000, który będzie miał to wszystko, co my byśmy chcieli po prostu na poziomie top. Nie uda się tego zrobić. I w software developmentie jest identycznie. Klient ma skończony budżet na projekt. Klient na pewno by chciał to wszystko, co my mu zaproponujemy, z takiej dobrej wiary, żeby to było jak najlepsze, ale po prostu nie ma tych pieniędzy i często to nawet nie jest rozmowa, żeby on jeszcze wykrzesał więcej pieniędzy, tylko często to jest rozmowa taka, że po prostu tych pieniędzy już koniec końców nic nie ma. I tutaj wchodzi ta rola też frontend architekta. Jak rozmawiać z klientem o tym, żeby znalazły się jednak pieniądze, żeby coś zrobić dobrze? Przepraszam. Ale żeby zmieścić się w budżecie. Czy to się da zrobić? Da się. Ale oczywiście idąc na kompromisy. Coś kosztem czegoś. W projekcie, o którym Wam opowiadałem, który trwał miesiąc i po miesiącu miał już być zapomniany, on miał działać, tak? Ale miał być zapomniany i nie było opcji w ogóle tam na naprawy tego, na dalszy development. Pisanie całej piramidy testów pewnie nie miałoby żadnego sensu, bo testy piszemy dla dalszego developmentu, dla innych deweloperów, którzy będą później wprowadzać zmiany. No i troszeczkę też dla siebie, ale mając 4 tygodnie na... To nie był mały system. Nie myślimy o tym w tej perspektywie. My tam możemy pomyśleć, ok, jeżeli mamy jakąś, nie wiem, cięższe funkcje wyliczeniowe, ok, to napiszemy te unity, no ale już na pewno nie będziemy integracyjnie testować widoków, bo nie ma to sensu i klient też tego nie oczekuje. Mi tutaj bardzo sprawdza się takie podejście, które nie mówi o priorytetach, tylko mówi o alternatywach. Często jest tak, że jeżeli pójdziemy do klienta i się go zapytamy, kliencie, czy dla ciebie bezpieczeństwo ma duży priorytet? Tak, ma duży. Następnego dnia pójdziemy, czy kliencie, dla ciebie bezpieczeństwo, czy dla ciebie testy mają duży priorytet? Tak, duży. Ale co jest ważniejsze, testy czy bezpieczeństwo? I to ma duży priorytet.
No i w tym momencie my zostajemy po paru dniach, że wszystko ma duży priorytet. Taka rozmowa po prostu nie ma sensu. Rozmowa natomiast z podejściem przedstawiania alternatyw ma już jak największy sens i ja też często takie alternatywy w propozycjach ADR-ek do klienta, jak jest nowy projekt, spisuję. Czyli mogła ta sytuacja by wyglądać tak, że piszemy trzy różne wersje. Taka i taka strategia testowa, koszty takie, takie i daje nam to oczywiście jak najlepszą jakość. Ale też druga wersja. Możemy zrezygnować z danego elementu z piramidy testowej, niemniej jednak pod spodem opisujemy dokładne ryzyko, z czym to się wiąże, ale też oczywiście opisujemy mniejszy koszt. I możemy tak to robić dosłownie do wszystkiego tutaj, do każdego atrybutu jakościowego i wtedy kto podejmuje decyzję koniec końców? Klient. I my jako frontend architekci, jeżeli dobrze zadziałamy, to jesteśmy w stanie przetranslatować ten świat techniczny z wkładem wymagań na zupełnie język biznesowy tak, że dzięki tej naszej pracy to klient końcowo będzie mógł sobie wybrać świadomy kosztów i świadomy ryzyka, z czym to się wszystko może wiązać. Mamy tutaj bardzo wiele takich atrybutów jakościowych. Accessibility na przykład. Accessibility niedługo poprzez dyrektywę Unii Europejskiej wchodzi jako must have do wszelkich systemów publicznych. I jest to czymś naturalnym, że robiąc system pożytku publicznego europejskiego, te accessibility musi mieć duży priorytet i musimy je robić. Natomiast jeżeli robimy aplikację wewnętrzną, nie wiem, wyobraźmy sobie aplikację na terminal do ważenia tirów. Jest taka, też robiłem kiedyś taką aplikację, to jest taka wielka waga, tir wjeżdża, wyklikuje się co tir ma na palecie i wszystko to tam liczy, cenę produktu odjącego tira i takie, tego typu rzeczy. Taka aplikacja jest używana, była w jakichś takich typowych zakładach produkcyjnych, gdzie te accessibility nie jest wymagane i tam nie musi być wymagane i tam zazwyczaj takie zakłady produkcyjne nawet nie miałyby pieniędzy na te accessibility, więc my naturalnie nie możemy, możemy zaproponować, że zrobimy coś, aplikację dostępną, no ale też musimy napisać, że to ryzyko nie jest tak naprawdę uczciwie, nie jest takie duże, jeżeli tego nie będzie. Flexibility and adaptability, też bardzo ważny tutaj taki driver, czyli to jest to, jak użytkownik może zmieniać content w naszej aplikacji. Jeżeli my mamy aplikację, gdzie ktoś tylko i wyłącznie czyta dane, no to my się nie zastanawiamy nad wyborem technologii, która będzie umożliwiała, nie wiem, tworzenie mu blog postów, czy nawet tworzenie całych modelów w jakimś tam content fullu, czy w innego takiego typu oprogramowaniu. Ale to też musimy wiedzieć, jak to biznesowo będzie wyglądać. Audytowalność. Audytowalność to jest coś, co jest bardzo ważne i to jest, jak mierzyć taką audytowalność. Audytowalność to jest też, to jest taki parametr, że jeżeli klient nas się zapyta po roku, gdzie my jesteśmy i dokąd podążamy, to my mu bo on widzi, że coś jest nie tak, to my możemy mu łatwo, w łatwy sposób pokazać raporty, że my mamy takie pokrycie, aplikacja się buduje tyle i tyle, użytkownicy po wejściu na naszą stronę działają tak i tak, czas spędzony na danych podstronach jest taki, na niektórych feature'ach użytkownik w ogóle nie spędza czasu albo w ogóle nie wchodzi, więc to oznacza, że może ten feature w ogóle nie warto już pakować dalej pieniędzy i go lepiej porzucić. To jest właśnie audytowalność, czyli wszelkie analityki, wszelkie metryki. I tu też taka historia, którą miałem w życiu. Trzeba było wprowadzić taką audytowalność na poziomie zbierania metryk
metryk analitycznych. No i okej, pierwsze co wychodzi, no to Google Analytics. I gdyby tutaj nie porozmawiać o biznesie, no to naturalnym wyborem by było Google Analytics, no znane, duże, co może pójść nie tak. A otóż to, że w niektórych krajach są wymogi takie prawne, że wprowadzenie Google Analytics nie jest możliwe w niektórych instytucjach. Na przykład w Niemczech. Bo niektóre kraje wymagają, że można oczywiście zbierać analitykę, oczywiście musi użytkownik końcowy wyrazić zgodę, użytkownik pośredni musi spełnić wszelkie normy prawne, ale chodzi też o przechowywanie danych. Rosja też na przykład nie pozwala przechowywać swoich niektórych danych poza Rosją. Niemcy nie pozwalają przechowywać, nie pozwalają przechowywać w Google w aplikacjach użytku publicznego. Więc już tutaj Google Analytics by odpadło. I gdybyśmy się o tym wszystkim dowiedzieli podczas już wdrożonego Google Analytics do naszej aplikacji, w cyklu życia produktu, no to byłby problem, co zrobić dalej. No oczywiście wziąć jakiegoś dostawcę innego, który pozwala, żeby sobie portować trzymanie danych na naszych serwerach, tak? No i to by było ok. No ale dobra, tam już część danych jest na Google Analytics. No i już tam powstają jakieś w środku adaptery, bridge, gdzie część danych idzie tu, część tu. No działa, ale nie do końca chcielibyśmy jednak utrzymywać tutaj dwóch providerów. I na poziomie rozmów wcześniejszych dałoby to radę na pewno wyeliminować. I tutaj chciałbym, żebyśmy zostali z takimi dwoma myślami. Żeby nigdy nie rozmawiać typowo o priorytetach, bo koniec końców i tak te priorytety wyjdą, że wszystko ma największy priorytet, tylko żeby identyfikować potrzeby i na te potrzeby jeszcze dodatkowo prezentować kilka różnych alternatyw i koniec końców to niech klient, osoba, która za to płaci, wybrała jak najlepszą, skrojoną pod siebie decyzję. Oraz żeby kwantyfikować wszystko, co się tylko i wyłącznie da. Do takiej kwantyfikacji mamy oczywiście wszelkie narzędzia. Chociażby o tej audytowalności, o których mówimy, mamy takie narzędzia jak Sentry.io, które pozwala nam na zbieranie metryk o wielu, wielu rzeczach. Mamy Matomo, które możemy podpiąć pod analityki, mamy Google Analytics, jest tego pełno. Odnośnie testów możemy mierzyć coverage, możemy za pomocą testów mutacyjnych mierzyć jakość tych testów. Jest naprawdę duża tutaj ilość, ale to też. Zanim będziemy to mierzyć, no to też powiedzmy o tym klientowi. Jeszcze też wydajność, no to możemy tutaj w łatwy sposób poprzez Core Web Vitals mierzyć. Też dzięki temu później my możemy pokazać, że aplikacja danego roku zachowywała się tak, ale a za rok ulepszyliśmy ją, albo za rok coś się pogorszyło, więc się okazuje, że te decyzje wcześniej podjęte były złe, trzeba je zmienić, bo złe decyzje to także decyzje, które nas otaczają w software developmentie. Musimy też brać pod uwagę, że do wszelkich różnych decyzji my będziemy mieć ograniczenia i te ograniczenia będą bardzo różne i mogą nas naprawdę zbić z tropu. Najprostsze ograniczenia, takie naturalne, one raczej nas z tropu nie zbiją, to jest coś naturalnego, że pójdziemy, zapytamy, kiedy startujemy projekt, czyli na jakich przeglądarkach ma to działać, jakie to urządzenia ma obsługiwać. Na tej podstawie już my będziemy wiedzieć, czy my robimy aplikację responsywną, czy na przykład w ogóle nie robimy aplikacji responsywnej, bo to też nie jest powiedziane, że aplikacja musi być responsywna. Wszelkie oprogramowanie, z którego korzystacie na co dzień, na przykład w bankomatach. To wszystko jest webówka, to jest wszystko webówka, większość napisana w JS-ie, no i tam nie trzeba responsywności. Bankomat to bankomat, nie zmieniacie wielkości, to po prostu działa. I w przypadku takich aplikacji w ogóle o tym nie myślimy i też te decyzje nie muszą uwzględniać tej responsywności, dzięki czemu coś będzie tańszego. A jak coś będzie tańszego, to te pieniądze będzie można wydać na ulepszenie innych aspektów.
jak to są bardzo takie oczywiste rzeczy, no to niektóre nie są do końca rzeczami oczywistymi, tak jak na przykład takie rzeczy jak regulatory and compliance, czyli taki przykład z tymi danymi analitycznymi. Tego my jako frontend architekci, frontend deweloperzy, no nie ma opcji, żebyśmy znali, jakie są regulacje prawne we wszystkich krajach i nawet no nikt nie może od nas tego wymagać, bo byłoby to, no nie byłoby to możliwe, żebyśmy to wszystko wiedzieli, tak? Ale naszym obowiązkiem jest to, żebyśmy o to zapytali, żebyśmy na rozmowie wyznaczyli jakby taki punkt w agendzie, że musi ktoś znaleźć się od strony, czy to naszej, czy klienta z działu prawnego, który nam przyniesie odpowiedzi na takie pytania, jak właśnie chociażby te trzymanie danych. Bo osoba taka będzie mogła sprawdzić, zna się na tym i nam da najlepszej odpowiedzi, ale no ktoś musi zapytać, a tym kimś jesteśmy my, frontend architekci. Pre-existing technology stack i in-house technology. Pracowałem w banku, w którym mieliśmy design system zrobiony. I ten design system był oparty na Angular Materials, tylko że nie do końca on był tak jak poprawnie zrobiony, jak to Angular Materials zaleca, żeby wykorzystywać ich bazę do tworzenia swoich design systemów. Ten design system był po prostu takim wraperem 1:1 na komponenty Angular Materials, który nie robił nic innego, jak tylko ograniczał niektóre funkcjonalności. I automatycznie my musieliśmy z tego korzystać, ale my nie mogliśmy w tym momencie myśleć w kategorii OK, znamy Angular Materials, wiemy, że to jest możliwe. Nie, my musieliśmy myśleć w kategoriach, że my nie znamy, nie wiemy, co nasze komponenty potrafią robić, a czego nie potrafią robić, bo ten wrapper je ogranicza. A jako, że to był wielki, wielki bank i zmiana interfejsu takiego design systemu do całego banku, bank tam zatrudniał, nie wiem, 70 tysięcy, 80 tysięcy ludzi, najstarszy bank USA, więc tam nie było tak łatwo, żeby pójść i żeby ktoś wam zmienił nagle interfejs. Owszem, dało się, tylko to trwało na przykład 2-3 miesiące i to był problem. Też w tym samym banku był taki bardzo specyficzne podejście do składania aplikacji. Tam każda aplikacja byłaby takim jakby pluginem w wielkim systemie, coś a la mikrofrontendy, ale zrobione jakby w drugą stronę, z niekoniecznie takim dobrym podejściem. Na szczęście to tam też się już później zmieniło, ale tutaj trzeba było mieć to pod uwagę, że ten cały system nie zachowywał się, to był Angular, ale ten cały system nie zachowywał się jak typowy Angular, bo tam cały cykl życia runtime'u troszeczkę inaczej działał niż typowy Angular, co się przekładało na duże problemy performance'owe, które oczywiście dało radę rozwiązać, ale też trzeba było mieć to brać to pod uwagę. I projektując taką nową aplikację tam, nie można było sobie polecić z fantazją i zaproponować wewnętrznemu tam akurat działowi, klientowi, że zrobimy coś bardzo szybko, coś bardzo fajnego, bo my znamy przecież Angulara. Nie, tam trzeba było mieć właśnie w głowie to, że my będziemy mieć dużo bardzo ograniczeń, że nie będziemy robić taką samą wydajnością, jakbyśmy robili to w czystej technologii. Też często spotykałem się w innych firmach, że w takim in-house technology często jakieś tam były, nie wiem, że firma napisała swojego własnego logera, żeby wszyscy mogli korzystać z jednego logera. Oprócz tego ten loger na przykład wysyłał do jakiegoś tam data lake'u firmy wszelkie akcje, bo firma chciała, żeby ze wszystkich aplikacji zbierać jakieś dane, tak? I, no i tam nawalało restami pod spodem w cyklu naszym życia, naszej aplikacji i my mieliśmy na przykład przez to problem, bo nie przewidzieliśmy, że nagle coś się okaże, że coś będzie takiego, co będzie nam dodatkowe zapytania pod spodem wysyłało. I developer skillset i team building. To jest coś, co ostatnio w tym projekcie, co wam już mówiłem, jacy deweloperzy są na rynku, tak? Jak na danym rynku,
Często pracujemy dla zagranicznych firm, więc tam troszeczkę wygląda inny rynek niż w Polsce. Jak tam deweloperów, jak tam chcą kogoś zatrudnić, to nie jest taką oczywistością, że akurat na rynku są tacy deweloperzy, jak my tutaj, jak mamy znajomych. Na przykład, nie wiem, w Anglii ze świeczką szukać Angular dewelopera, mimo że bardzo wiele systemów jest w tym Angularze napisanym. Oczywiście, każdy powie, no zawsze da radę znaleźć jednego, dwóch, ale niektóre systemy wymagają zatrudnienia na przykład 20-30 osób naraz. A żeby zatrudnić tyle osób w jednej technologii, gdzie jest jakaś nisza technologiczna, mogą być jeszcze większe koszta niż w ogóle od nowa napisanie danej aplikacji. Oczywiście zależy od skali i to też trzeba brać pod uwagę do kalkulacji, bo koniec końców my możemy zaproponować świetny stack technologiczny ze wszystkimi atrybutami jakościowymi, a CTO nam od klienta powie, że nie, bo oni już próbowali przez ostatnie pół roku zatrudnić kogoś w danej technologii, nie udało im się i oni w to nie pójdą w żadnym wypadku. I okaże się, że ten czynnik do team scalingu jest jeszcze ważniejszy niż wszystko inne razem wzięte. Że go tam nie obchodzi, czy te testy będą, nie wiem, na 100% coverage'u, czy na 0 coverage'u, czy performance będzie taki, że aplikacja będzie się 10 sekund ładowała, czy sekundę go obchodzi to, że on nikogo nie zatrudni do utrzymania tej aplikacji przez najbliższy rok, albo będzie musiał na to wydać bardzo dużo pieniędzy. No i oczywiście też to, co taki CTO i inni stakeholderzy biorą pod uwagę. My niekoniecznie to bierzemy jako deweloperzy pod uwagę, ale właśnie to są często rzeczy, które są te najważniejsze, te rzeczy, które sprowadzają atrybuty jakościowe do parteru i nagle się okazuje, że coś, co miało duży priorytet, jest niczym, bo nie ma tego. Time to market, czyli jak szybko oprogramowanie może wychodzić na rynek. Jeżeli my robimy aplikacje, które to zarabiają dla kogoś pieniądze. Nie robimy ich zazwyczaj hobbystycznie, a jak robimy hobbystycznie, to pewnie nam za to nikt nie płaci. Nam płacą za to, żeby ktoś zarobił jeszcze więcej. A ktoś zarabia więcej, jak może dostarczać jeszcze więcej na rynek? I ten czynnik time to market jest niezwykle, niezwykle ważny. I to, że my zbudujemy jakieś wielkie pipeliny, które będą nam zapewniały to, że nie wejdą żadne bugi na produkcję, to może być w ogóle nieistotne, jeżeli się okaże, że przez te wielkie pipeliny jeden PR jest merdżowany 3 tygodnie, a releasować się możemy raz na pół roku z czymś większym, bo to w ogóle nie przyniesie pieniędzy. Pieniądze przyniesie sytuacja, kiedy my będziemy wydawać na produkcję co 2 tygodnie i załóżmy będziemy brać na klatę, nie wiem, 3-4 bugi większe produkcyjne, które szybko będą naprawiane, ale już to będzie działało, już to będzie zarabiało pieniądze. Budżet, oczywiście budżet determinuje wszystko. Zerowy budżet sprawia, że nie jesteśmy w stanie wdrożyć żadnego atrybutu jakościowego, no bo za darmo nic nie zrobimy, tak? Więc zawsze my, mimo że to są... To wychodzi od naszych stakeholderów, to nam musi siedzieć jak najgłębiej w głowie, bo to będzie decydowało o totalnym sukcesie naszej aplikacji albo o totalnej klapie. Także rzeczy takie jak external factors, czyli jak zachowuje się konkurencja, jakie są trendy obecnie na rynku. To jak zachowuje się konkurencja determinuje i kwestie biznesowe. Jeżeli konkurencja wprowadza nowe procesy biznesowe, my też musimy, bo będziemy w tyle. Jeżeli konkurencja korzysta z technologii X i zatrudnia wiele osób, to co my powinniśmy robić? Raczej też iść w tą samą stronę, bo dzięki temu możemy przejąć tych ludzi od konkurencji, jeżeli będziemy lepsi. Szczególnie jak konkurencja jest dłużej na rynku i co na przykład mogło spowodować, bo też są takie rzeczy, jak załóżmy mamy jakąś dużą firmę w danym mieście, ona od wielu, wielu lat robi coś w danej technologii, to naturalnie w tym mieście też będzie więcej osób
z danej technologii, bo te osoby będą się uczyć. My we Wrocławiu mamy Nokię. Nokia zatrudnia kilka tysięcy osób w C++. Uważam, że we Wrocławiu jest pewnie najwięcej C++owców, bo tam jest naturalnie, że osoby, które się... No bo sami się zgodzicie się, pewnie nie macie zbyt wiele osób znajomych, którzy pracują komercyjnie w C++. Ja mam pełno, bo u mnie na studiach to był taki trend, że Nokia, no to była ta firma, gdzie wszyscy chcieli iść na staż. Ja też tam pracowałem przez 3 lata i to było zupełnie naturalnie, każdy tam, większość osób tam pracowało. I każdy z nas, ja też zaczynałem jako C i C++ developer, bo to było normalne. I też my tworząc produkt na danym jakimś areale, musimy patrzeć na konkurencję i musimy wiedzieć, że już jacy są deweloperzy na tym rynku, bo może nam się to odbić zupełnie w drugą stronę. W świecie JavaScriptowym no, nie ma aż tak bardzo tego dużego problemu, bo jest to popularny ekosystem, ale jednak, na przykład tu już jakieś takie szczegóły, czy to będzie Angular, czy React, to już ma znaczenie. Wszystkie te rzeczy, o których powiedziałem, to są po prostu... Drivery architektoniczne. Tak to się nazywa, pod taką nazwą znajdziecie to we wszelkiej literaturze i będzie to w różnej formie przedstawione, bo oczywiście drivery architektoniczne będą inne dla backendu, a zupełnie inne będą dla naszego świata, dla świata aplikacji pod przeglądarkę. Zatem tutaj starałem się dobrać te rzeczy, które w moim doświadczeniu, ja się z tym spotkałem i ja to brałem pod uwagę we w różnych ADR-kach, we w różnych rozważaniach. Dlatego tutaj to nie było czasu, żeby przez wszystko przejść. Na pewno podeślę Wam prezentację. Kolejnymi punktami, które chciałem tu jeszcze powiedzieć, to są tak, najważniejsze jest, żeby zrozumieć te drivery architektoniczne jako taki punkt wyjściowy do decyzji. Zanim podejmiemy jakąś decyzję, upewnijmy się, że my przez wszystkie te rzeczy przeszliśmy. Ale w zależności od systemu, w zależności od aplikacji, różne drivery mogą mieć różną wagę. To jest to, o czym mówiliśmy. Dla innych jest ważne testowanie, dla drugich nie. Dla innych jest ważny performance, a są takie aplikacje, gdzie w ogóle może być to nieważne. Ale są aplikacje, gdzie może być nieważne accessibility, a są aplikacje, w których jest to punkt wyznaczający to, że w ogóle ta aplikacja ma rację bytu i będzie zarabiać pieniądze. W samym końcu, niestety nam już nie zdążymy o tym opowiedzieć, niemniej jednak są wszelkie pryncypia architektury frontendowej. O tym i tak chciałem najmniej tutaj powiedzieć, z tego względu, że to jest coś, o czym znajdziecie najwięcej prezentacji w sieci, o czym najwięcej jest wszelkich informacji, ale nie jest to aż tak bardzo istotne. Dlaczego? Ponieważ takie rzeczy jak layering, jak separation of concern, jak konwencja kodu, to są rzeczy, które jak wprowadzimy do aplikacji, to jeszcze jest łatwo zmienić. I to, że to się zmienia, to jest coś naturalnego. Architektura zawsze będzie zbiorem decyzji, ale nie zbiorem decyzji wyrytym w kamieniu, tylko zbiorem decyzji wyrytym w czasie. To jeżeli my mamy jakąś modularność w aplikacji i nagle nam się okazuje, że to w ogóle nie spełnia założeń, to może się nie okazać, że to jest źle, że my źle zrobiliśmy. Może się okazać, że po prostu zmienił się świat, zmienił się dookoła i mamy inne wymagania, aplikacja urosła i my po prostu musimy zredefiniować tą modularność. Podobnie z takimi rzeczami jak czy aplikacja będzie SPA, czy to będzie PWA, czy to będzie server-side rendering, czy to będą mikrofrontendy. My tego nie określimy. Jak nam ktoś powie, że robimy aplikację, my to określimy dopiero wtedy, kiedy te wszystkie wcześniejsze punkty, drivery architektoniczne będą przedyskutowane. I najczęściej dyskusja o tym wszystkim zamknie się bardzo szybko, jeżeli będziemy mieć dobrze przedyskutowane wszelkie drivery architektoniczne. Bo to, czy my chcemy mikrofrontend, można rozmawiać akademicko godzinami. Ale jeżeli będziemy mieć wszelkie rzeczy wcześniejsze omówione, to może się okazać parominutową decyzją. Niestety
Wyślę wam tą prezentację, nie dokończę tych ostatnich punktów, aczkolwiek każdego zapraszam, jest na YouTubie ta wersja tej mojej prezentacji i można tam będzie dokończyć to, co chciałem na koniec powiedzieć. Ja chciałbym jeszcze na sam koniec zaprosić was do oceny w Eventory i dodania mi konstruktywnego feedbacku. Bardzo dziękuję za wysłuchanie.